Witam wszystkich bardzo ciepło, bardzo gorąco w trzecim, już kolejnym odcinku kariery tej walki morderczej o utrzymanie zespołu trzeciej AC Mistrzowie. Teraz czeka nas wyjazd do Gliwic na mecz z Piastem. Tutaj cały czas trwa kolejka ekstraklasy. My ją inaugurowaliśmy sezon meczem z Pogonią Szczecin. Teraz tydzień trzeba będzie poczekać. Tutaj widzimy wszystkie wyniki, jakie są. Muszę z raport scout na temat Piasta. Myślę, że na ten mecz z Piastem w Gliwicach jeszcze wyjdziemy tą mega defensywną taktyką, ale trzeba będzie pomyśleć o pewnych modyfikacjach. Tak jak ostatnio można było, myślę, na drugą połowę wyjść. O, jest. Agata Gołębiewska w pogoni za opróżnieniami trenerskimi. Wow. Coś niesamowitego, jestem zdumiony, naprawdę, chyba. No, 6000 karnetów, 6000 karneciarzy. No, to jest dobry wynik. O, proszę bardzo, jaki mamy już Hitler kontra Legia w pierwszej kolejce Ekstraklasy. Ciekawe, jakim wynikiem zakończy się to spotkanie. Za chwilę zobaczymy. 1-0, 1-0 wygrywa kolej już po golu Dawida Kownackiego. A tak z ciekawości zobaczę, co się stało z klubem Górnik Łęczna. O, nie ma takiego klubu nawet. Bo to właśnie jeszcze sprawdzę dokładnie raz. Ale jest. Tylko właśnie bez przydziału ligowego, nigdzie nie gra. Cóż, trudno się mówi, no. Co zrobić, no. Po prostu znalazł się ktoś, kto pomyślał, że trzecia AC Mistrzowie to lepiej się wywiąże z roli drużyny ekstraklasowej, no i to się dzieje. Mamy warunki, piękny stadion, na razie niestety porażka w pierwszej kolejce, ale myślę, że już Piast widzimy przegrał też z Krakowią w swoim inauguracyjnym meczu na wyjeździe i jest to na pewno drużyna do pokonania, zwłaszcza mając na względzie naszą mocną kadrę, może jacyś chłopacy wrócą do kontuzji, miejmy nadzieję. No, jest nawet właśnie pytanie na konferencji o chorego, który się zmagał z kontuzją. Ostatnio nie, ale myślę, że no wróci za 2 dni, no ale to raczej nie będzie gotowy na grę. W ten sposób odpowiemy dziennikarzowi o grecko brzmiącym nazwisku. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W tym meczu z Piastem to już druga kolejka. Liczę na postęp. Zobaczymy, ile będzie meczu w tym odcinku. Czy stanę na tym meczu z Piastem Gliwice, czy może zagramy też już kolejny mecz z Krakowią u siebie. Zobaczymy. O, proszę, wypowiedź trenera Piasta Gliwice Angela Pereza Garcia, który twierdzi, że niszczymy futbol, stawiając na krajowych graczy. Sam jest z zagranicy, to twierdzieli takie głupoty, ale panie Perez, puknie się pan w łeb. No i mamy się szansę odnieść do tego. Co tutaj można powiedzieć? Myślę, że tak odpowiemy. Tak, dosyć buńczucznie. Ale pewność siebie to jest cecha, która nigdy nie brakowała José Mourinho, więc nie ma z kolei czemu się dziwić, że akurat w ten sposób udzielono odpowiedzi. Jeszcze raz bliżej do tego meczu, już za kilka godzin wyjdziemy na stadion przy ulicy Okrzei w Gliwicach i zobaczymy, jaki będzie wynik. Czy uda nam się może powtórzyć
to, co się udało osiągnąć w Bytowie, czyli to historyczne zwycięstwo 2-0. O, już jest mecz. Za chwilę najpierw jeszcze starcie Lechii z Jagiellonią na remis i już jest, proszę bardzo, przechodzimy do meczu z Piastem Gliwice. W ostatnim meczu musieliśmy zacząć odpocząć kilku piłkarzom, byli zmęczeni po tym meczu z Bytowią wtedy, ale już wracamy do podstawowego zestawienia. Tutaj Andrzej Śmigasiewicz, Bartek Mucha, Kamil Zdanowicz, Łukasz Schumacher i Daniel Lewandowski w ataku. Tak jest i myślę, że to będzie tak wyglądać na mecz z Piastem Gliwice. To jest zwycięski skład w meczu z Bytowią, także liczę na sukces, liczę na to, że uda się chłopakom dobrze zaprezentować. Tak, bez owijania na bawełnę, że lepiej niż ostatnio, tak, udało się kilku zawodników zmotywować, więc trzymamy kciuki bardzo za kolejny mecz w walce o utrzymanie. Kolejny mecz. Pierwszy wyjazdowy w historii klubu. Trzeci AC Mistrzowie. Schumacher. Utrzymywany, ale nadal jest przy piłce Lewandowski. Zdanowicz. No, niestety została mu zabrana piłka. Zeluis. Zeluis taki musi być nowy piłkarz w Piaście. Podgórski dośrodkowuje. Wbijamy piłkę. Hansel. Hurado. Kamil Wilczek. Piotr Brożek. Zeluis. Obok bramki Krzysztofa Głosa. I mamy dużo szczęścia. Podgórski. Hurado. Kolejna akcja. Piastunek. Hansel. Cifuentes. No. Nie ma gola. Nie ma gola dla Piasta, ale dosyć mocno zaczynają ten mecz gospodarze. Lewandowski w szansach broni. Broni golkiper gospodarzy. Zdanowicz. Śmigasiewicz. Jeszcze Zdanowicz. Kuźniecow. Puko spokojnie rozgrywają piłkę. Schumacher. Schumacher stracił piłkę, no ale już udało się mniej więcej coś skonstruować. Była dobra okazja, którą zmordował Lewandowski. Cifuentes, Furado, Wilczek. Zeluis i niestety przegrywamy od tej 17 minuty 1-0. Bramka chyba w debiucie tego zawodnika. No i komplikują się nam sprawy. Na szczęście nie tracimy gola w tej sytuacji. Zdanowicz, Lewandowski, oj, Javi Martinez, ciekawe, czy to jest Bayernu. Schumacher ładnie zabrał piłkę na skrzydle, no ale niestety jemu też zabrali. Stolarz, piłka do przodu. I uspokajał sytuację obrońcy Piasta. Podgórski, Zeluis, hura, do broni Krzysiek Głos. Ale dobitki już nie obronił. 2 do 0. 2 do 0 przegrywamy z Piastem. Niestety. Myślę, że w przerwie trzeba będzie jednak przejść na trochę bardziej ofensywny styl gry. Nie wiem, czy to przyniesie jakiś skutek, ale... Ale miejmy nadzieję. Javi Martinez do tyłu. Szkoda tej sytuacji Lewandowskiego. Brożek, Hebert, Podgórski, Wilczek. No tutaj Piast dosyć spokojnie przechodzi te nasze zasieki. Niestety przegrywamy już 3-0. Jest to pogrom w Gliwice. Podgórski, hura do 4-0. 4-0, no tutaj nawet z Rozą Mulinią nie bardzo jest w stanie coś zrobić. Podgórski. Wilczek. Podgórski, Wilczek. Hurado, no broni ten strzał. Groźny Hiszpana, Krzysztof Głos. Kolejna akcja Piasta.
wstrzymano przez Artura Podgórzaka. Brożek, Podgórski, Wilczek, Zeluis. Zeluis, broni Krzysiek głos, ale jest prożny. Na Piasta. Nie, tutaj myślę, że trzeba wyjść trochę do przodu. Wyjść troszeczkę do przodu. Może dzięki temu to nasza gra trochę zacznie lepiej wyglądać. Też prawdę mówiąc, to bym na to nie liczył. Patrząc po tym, co się dzieje. Myślę, że więcej bezpośrednich podań przytrzymał piłkę. Ustawimy, żeby skrzydłowi też mieli szukanie gry. Myślę, że w ten sposób. Troszeczkę wyżej. Może by się może udało już bramkę jakąś jedną zdobyć. Żeby było dobrze. Myślę, że jednak to będzie ostatni jedyny mecz w tym odcinku, trzecim. Druga kolejka Ekstraklasy. Hurado! Nie trafił. No, faulowany przez Schumacher, ale tam nawet ten wolny był pokazany. Brożek, Wilczek, Martinez, znaczy nasi obrońcy tutaj nie bardzo są w stanie jakby przeszkodzić. 4-0 do przerwy. 4-0 do przerwy. Trzeba powiedzieć wprost chłopakom, że taka gra jest poniżej wszelkiej krytyki. Co tu można więcej zrobić? Zmotywować chłopaków. Artur Podgórzak jest sprawia wrażenie zmęczonego. Nie wiem w sumie z czego to wynika, ale wejdzie za niego Sebastian Król. Sebastian Król i myślę, że to będzie jedyna zmiana w przerwie. No i zaczynamy tę drugą połowę. Zobaczymy, czy przyniesie ona jakoś więcej pozytywnych wieści niż ta pierwsza. Wilczek. Na skrzydło do Javiego Martineza. Hurado. Trafia w poprzeczkę. Zdanowicz. Kuzniecow. Fukos. Zdanowicz. Fukos. No mamy jakąś tutaj akcję. Wychodzi sam na sam Zeluis. Javi Martinez trafia obok bramki. Kolejna akcja Piasta. Jednak przejmujemy piłkę, wybicie dalekie. Hurado Zeluis i 5-0. Niestety jest 5-0. W tym momencie, no i to już się powoli robi. Robi pogrom tutaj. Myślę, że zajdzie Andrzej Migasiewicz w jego miejsce. Wejdę ja i cofniemy. Daniela Lewandowskiego do środka pola. No i Tomasz Tomka Miałkowskiego zmieni. Zmieni Łukasz, nie, zmieni Wojciech Wojtek Adidowski. No kiepsko to wygląda. Myślę, że czeka nas ciężki, długi sezon w tej Ekstraklasie. Trzeba będzie naprawdę pomyśleć nad taktyką. Bo myślę, że bez tutaj jakiejś zmiany. Trochę innego podejścia to
będzie ciężko. 5-0. Słaba gra. Tak, jest to obraz tej Pęski w Gliwicach. Jeszcze atakuje Piast. Kurado. Wbijamy piłkę. Kukos. Kukos, daleko do przodu, ale nikt nam nie przejął. Badia, Harles, Kędziora i to jest egzekucja. 6-0. 6-0 z drużyną trzeciej AC Mistrzowie. Wygrywa Gliwicki Piast. Cifuentes, Podgórski. Badia, Curado. Będzie ważny dla gospodarzy. Mucha przy piłce. No, nic z tego nie wyszło. 6-0. 6-0. Przegrywamy z Piastem Gliwice. Dosyć. Żenujący występ i nadal jesteśmy po tym meczu na dnie tabeli. Tutaj jakaś wypowiedź Pereza Garcia na nasz temat. A tak, wygrał 6-0, się cieszy. No, pytanie o Bartka Muchę. Nie będziemy komentować, nie będziemy go obwiniać. Ale możemy się odnieść do wypowiedzi Angela Pereza Garcia. Myślę, że tak odpowiemy. A tutaj te konferencje prasowe to nie jest jakiś mój wygodny element w tej gry, no ale... Ale są koniecznością. No więc tak wygląda sytuacja. Przed nami kolejne mecze, może uda się osiągnąć bardziej korzystne rezultaty. Teraz na Dąbrę Arenę przyjedzie Cracovia. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Hej.